Na placu Hofa w Wiśle przez 3 dni stał duży biały namiot, a w nim 500 rasowych królików różnej rasy, maści, wielkości, wagi. Na te i jeszcze wiele innych cech zwracają uwagę sędziowie. To zwierzę, które w rasie ma największą ilość punktów, wygrywa w danej rasie. Tak samo są prezentowane kolekcje w rasach, które są 4 sztuki w rasie, 4 sztuki są punktowane, sumowane i to jest, bym powiedział, moim zdaniem najbardziej prestiżowe, bo tu mamy 4 króliki od danego hodowcy, które dostają wysokie noty, muszą dostać, żeby wygrać. Nie zawsze, czasami jest tak, że na przykład są prezentowane 4 króliki, a tylko na przykład tam ma hodowca 1 dobrego, a może inny ma 4 króliki i suma punktów ma większą jak ten, który miał czempiona. Wystawa królików rasowych w Wiśle cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w zeszłym roku przez 2 dni przewinęło się blisko 8 tysięcy oglądających. Co ważne, niektóre króliki można również kupić. Tak zrobił m.in. Maciej, najmłodszy członek Związku Hodowców Królików w Bielsku-Białej. To jest baran francuski, szary, kawałek. I tego królika kupiłeś tutaj dzisiaj w Wiśle? Tak, tutaj w Wiśle, dzisiaj. Skąd u Ciebie takie zainteresowanie hodowlą, królikami? Zawsze mi to ciekawiło. No takie miłe, fajne, a małe i dużo roboty z nimi tak za bardzo nie jest. Za dobrego rasowego królika, zazwyczaj rasy dużej, trzeba też dużo zapłacić. Mając już taki okaz, hodowla nabiera innego znaczenia, bo można być tylko hodowcą albo aż hodowcą z zamiłowania. Pierwszy raz wystawiam króliki, wystawiłem ich 8. Dostałem wyróżnienie za pierwszą wystawę. Jest to królik pochodzenia z Niemiec. Mama jest Niemka, tato jest Polak. Został wyróżniony za rasę, za budowę, za to, że się tak pięknie prezentuje. 4 kilo wagi ma. Za budowę dostał 19,5 punkta. Za okrywę włosową 19 na 20 możliwych. 14,5 dostał za uszy i budowę głowy. Piękną zresztą budowę głowy, prawda? I ma ładną głowę, jak jest tu opisane. W sumie 96 punktów został wyróżniony. Jak wygląda taka hodowla królików? No ciężko to jest. W dzisiejszych czasach jest ciężko utrzymać, bo trzeba to szczepić, dbać. No kosztowna. Kosztowna. To są króliki, które kosztują nas, to jest hobby. Po prostu my na tym nie zarabiamy, tylko, no, że tak powiem, zamiłowanie do tego zwierzęcia. Organizatorem beskidzkiej wystawy był Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej. Dlatego też oprócz królików, które były bez wątpienia najważniejsze, w Wiśle można było zobaczyć drób ozdobny oraz gołębie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.